Witam wszystkich w sezonie nowym Grand Areny, w którym tym razem jest 5v5 ze statkami. Jeżeli ktoś chce sobie przesunąć do ataku, wystarczy w odpowiednie miejsce na osi czasu tylko przesunąć. Natomiast ja kontynuuję walkę w Kyber 1, ale jak zwykle na koniec sezonu obniżają skill rating, więc jestem poniżej. Także dobrze będzie coś wygrać, żeby w tym Kyber 1 pozostać. Ale nie będzie to łatwe, natomiast no może o tym za chwilkę. E, pierwsze co e, to moja obrona, tych co niektórych interesuje, tak na szybko w sumie ją skleciłem, ale po kolei pierwsze górne pole to e, Monmotma jak zwykle, admirał Radus, w sumie muszę jakiś datacron im dać, nie zauważyłem, że akurat jemu ja nie dałem, bo coś tam zmieniałem rzeczywiście, jak zwykle, no cóż, powygasały. Mm. Ten może być. Potencjał tu im się przyda, szczególnie Kasianowi Andorowi. Więc od razu widzicie pierwszy detakron dla Radusa. Dla Grivesa. w sumie mógłbym też zmienić, ponieważ mam dla droidów e, kilka nawet detakronów. Od razu coś, coś tu wrzucę im. Tam na poziomie szóstym. Aha, tylko nie mogę, bo mam za słabego. B2 i B1, więc w sumie nie będę zmieniał, zostaje tak jak jest, ale jak ktoś ma poziom szósty z tych nowych niebieskich datachronów, tych niebiesko-białych no to lepiej zmienić natomiast no, ja mam tutaj i tak musi zostać po prostu tenacity dużo, żeby B2 jak najczęściej, znaczy żeby B2 days nie dostał czy jakiegoś stana zwiększam sobie po prostu tę możliwość natomiast dalej mamy treje Treje z Omikronem i Speed Up na Basiku. Defense niestety nie zadziała, jest super, ponieważ po prostu Maul ma za niski relik, ale na razie zostawię tak eksperymentalnie w obronie. Wstępnie liczyłem, że do ataku powinno mi zostać postaci, że Trej nie powinienem raczej mieć potrzebnej do ataku. Dalej mamy Malgus'a z teamem Seed Empire, który jest no dość mocny i bez Galactic Legends ciężko się go pokonuje, szczególnie z tym poziomem trzecim, gdzie jest Revive tanków. Potem mam Gazi, przede wszystkim dla niego szukałem jak najwięcej protection, tutaj trochę armor, trochę healthsteal, wszystko to się ładnie przyda, no i standardowy 501 skład. Ray tutaj takim ciekawym teamie, z Benem Solo, Barry, z ig i Quillem. Zobaczymy, czy to będzie w stanie się jakoś obronić, ale raczej ciężko. I szukałem po prostu Hellsteel i ten Armor, który tu jest też jak najbardziej będzie przydatny. Natomiast ostatnie team to Lord Vader z teamem po prostu Empire. Natomiast poziom trzeci przede wszystkim jest ten, że za każdy damage overtime, który się narzuci, jest Stack Protection, i to jest bardzo fajne u Lorda Vadera. Więc na razie przez to Was się zostanie w obronie. Tym bardziej że a teraz nie powinna móc Lorda pokonać, a więc Lord znowu będzie wracał do obrony. Górę już w sumie pokazałem, ale tak jeszcze raz tylko szybkie przejście. Można cofnąć nieco wcześniej i szczegółowo bardziej. Natomiast tył zostawia taki sam jak w poprzedniej 5v5, czyli taki trochę zapychacz. G mamy Geonosian, tutaj dla statystyk jakiś Datacron, słabek Screed Avoidance dla Resistance. No i ostatni team to Fazma z jej Datacronem. Ten z możliwą resetą cooldownów. No, jeżeli chodzi o staty, one są bardzo, bardzo dobre na tym Datacronie. No ale jak widać, nie ma żadnego tanka tutaj, nawet wszystkich sobie biorę raczej do ataku. Przez to ten team może niespecjalnie się bronić, ale kiedyś mi się już to udało. Natomiast statki, no to dalej klasyka: exec, profundity i malevolence. Dobra, lecimy teraz do pierwszego przeciwnika. A pierwszy przeciwnik będzie piekielnie ciężki z jednej z najlepszych gildi na świecie. Konkretnie. Inca w Patrol. No i 11 236 000 Galactic Power, czyli niecałe 2 miliony więcej ode mnie. Także będzie ciężko naprawdę walczyć. No i tutaj Galactic Legend ma wszystkie, czego pierwsza czwórka na Relic 9, pozostali na Reliku 8, Maul chociażby 9, Bosk dziewiątka, Inkwizytora ma na wszystkich 3 Omikronach, ale to w sumie mało mnie interesuje, gdyż pod TW, ale no jednak... No i cóż, Starkiller jest, Bensolo oczywiście. Wszystko co potrzeba jest. A w sumie sprawdźmy, czy ma doktorkę. Hmm, zaskoczenie by było, gdyby nie miał. Hmm, Hondo Relic pierwszy. u czyli gościu jeszcze nie ma. Doktorki, gdyż droidy też nisko. Ciekawe bardzo. Site jest oczywiście. Natomiast. Taj Defender w tym samym miejscu ma co ja, A, natomiast Aiden wersja ReliGo8. Dobra, zobaczmy co nam boty powiedzą o tym pojedynku i tak po prawej mojego przeciwnika statystyki i na reliku trzecim no, ma o 3 postaci więcej, na reliku 5 ma o 18 mniej, ale na 7 już widać co tu się dzieje. <noise> Dwa razy więcej, prawie, ma e, tych data niż ja. Znaczy na reliku 7 postaci, na ósemce też przewaga większa niż dwa razy. Także no. Lifetime ciekawy ma, bo ponad milion, ale to już w sumie nie ma co patrzeć. Natomiast w, w ataku ma więcej wygranych, undersizów ma mniej. W defie, o matko, ile wygranych ma? 1700. Wow. 1700 razy się obroniły jego teamy. Jakaś istna masakra. Hm. Banerów ma zdobytych więcej, pól przejętych więcej i rund wyczyszczonych więcej, więc nie dość, że stawia bardzo mocną obronę. To jeszcze bardzo dobrze gra w ataku. Dziwne, że tak nisko w tym Kyber 1 jest. Zobaczmy w takim razie, co dalej. Na Girze 12 no będzie mieć mniej postaci, ale na Girze 13. Jak widać, przewaga piorunująca po prostu. Modów sześciokropkowych ma, o matko, ponad 1000. E, plus 10 speed modów ma więcej, plus 15 ma więcej, plus 20 i plus 25 również. Enfys Nest ma na reliku aż 7, nieco wolniejszą, Tenacity nieco mniej, ciekawe. Obrażeń będzie mieć więcej, health dużo więcej. Vadera ma nieco wolniejszego, ale obrażeń dużo więcej. Komandera Soketano, u, niestety ma szybszą ode mnie o 4 spits. To szkoda, bo pewnie wystawi w obronie yy, swojego Jedi Mastera Kanobiego. Nieco wolniejszego, ma Starkillera, ale obrażeń ma dużo więcej. Dasza Rendara nieco wolniejszego, przyspieszyłem swojego trochę, nie ma Omikronu, co ciekawe. A z omikronem i 291 speed. Wufu, Jedną z szybszych, jaką widziałem. Wielkiego Inkwizytora ma nieco szybszego. Obrażeń więcej, no gdyż relik wyższy. Malgusa ma nieco wolniejszego, aż relik ma na nim 9 i health 162 000. Bardzo dużo. U ja, trochę health u siebie zmniejszyłem. Radusa bez omikronu ma co ciekawe i trochę wolniejszego. Bena Solo nieco wolniejszego, tylko. Elf, na nim ma więcej Apry nie ma. Dobra, lecimy teraz dalej z hotbotem. I tutaj na czerwono po prawej stronie praktycznie wszystko. <grym> Więc jest dość ciekawie. Legendy ma Rey wolniejszą Eternala i Kenobusza. Znaczy, nie Kenobiusza, tylko Jedi Luka Skywalkera. Kluczowe jednostki jednak w większości ma szybsze. A patrząc dalej, Kenobiego ma Relic 9, Profundity nieco wolniejszego. I jakie data krony ma? Jest dla Huxa, dla Citrupera, Troopera, dla Catwaina, ciekawe, dla Wielkiego Inkwizytora, dla Hondo, e, dla mm, Aurysync, dla e, Kanderusa Ordo, dla Fazmy, dla Embo, dla Droideki <grym> Więc jest tego. Masa. No, w nowomikronach nie ma co już pojedyncze, chociaż nie ma ich tak dużo z tego co widzę. O, no, dla Sidiousa widzę, że coraz popularniejszy jest pod TV, ale to w sumie mało interesujące. Zobaczmy, co w 5V5 wyczynia. Aiden wersja: Monmotma, Radus, Rejka, Motma, Rejka, znowu Inkwizycja, Malgus. Gaz, Droidy, Starkiller i nie dał rady. Kylo ciekawe. Maul, Dobitka, Dobitka, Profundity, Exek, Radus. Ok. No, legend nie ma jakoś szczególnie dużo. Ale teamy solidne jednak są, co by tu nie powiedzieć. Uh luk nie dał rady inkwizycji i potem wielkie dobitki no z tą inkwizycją będzie trzeba pomyśleć co zrobić chociaż wtedy miał ten dla takron dla lorda weidera ale teraz pewnie stawi dla wielkiego inkwizytora no nic zaraz zobaczymy co z tego się uda wyciągnąć ale będzie raczej bardzo ciężko Ok, zobaczmy jak to wygląda w każdym razie przeciwnik już grał 1770 banerów i w szczegółach wygląda to tak że Lordzik się obronił raz a i na statkach jedna obrona. reszta całą przeszedł na raz. A konkretnie egzek spadł za drugim razem, dopiero a przeciwnik sam wystawił. Mamy tak Jawy to jest dość ciekawe: Darw Revan, Jaba, Monmotma. To jest górne pole. Natomiast dolne jest Lord Vader. Mamy dalej Malgusa, Fazmę i Gasa. Zacznę może od tych najcięższych walk jak po prostu przegram, nie będzie sensu dalej grać. To, to tyle. Nie będzie sensu kontynuować, bo nie ma tu jakichś takich bardzo ciekawych, może walk. O. Ciekawe, że ten japane nie ma poziomu 9. Widocznie mu po prostu nie wpadł. A co w ogóle tam ma? Image Overtime. Ciekawe. I termiter jak zwykle, ale 134% tenacity, 68% armor. No, mimo że tego, że nie ma tutaj poziomu 9, to chyba i tak bardzo dobry ten datak rągościowy wpadł. Więc zagram tak: czy Master Kenobi, uh, a Tano jako druga musi być. Tutaj jest kat. Uh. Potem Kenobi i Maze Windu. Taki jest plan. E, tylko jaki to tak, Ron? Chyba ten. Chociaż ten też nie jest zły. Ten reset, cooldownów mniej mi zmienia niż, niż to, a świeżo mi wpadł. Niestety ciągle nie mam tego poziomu 6, że jak Skandrol kogoś pokona, to nie może być wskrzeszony. No i w tej walce to by był jednak bardzo kluczowy detakron. ale zobaczmy, ten tym ma coś ponad 70% na wygraną. Z tego powodu go wybieram do tej walki. Ale Jedi Master Kenobi no bardzo duże trudności ma, żeby pokonać ten Team. dobra, ja będę taktyką szedł jak, jak najszybszego ładowania e, termiteru, e, znaczy termiteru, ultimate'a na Kenowim, po to, żeby e, leje pokonać, bo ona przynajmniej skruszona nie będzie, a tam tak i już mam ultimate, tylko teraz muszę się ruszyć. Na pewno to, żeby dodać sobie Protection, Dispel tego, Speed Up przynajmniej, no tylko, Kenobi, musisz się ruszyć. Wiem, że to jest trudne, ale może ci się uda. Jest <laughs> jult. Dobra, teraz tylko muszę czekać na Kada, to była zaraz przed Kenobiem, więc niestety potrwa to dość długo. Payout, niestety, jest Asoka. Bardzo ważne, żeby tą Leję pokonać. No i cóż, dwa tanki są przede mną, ale na razie sobie może spróbuję Lando. Może się uda, zanim mi się ultimate wyłączy, to na pewno trochę pomoże. Git, no to tak. Dobra, no i teraz muszę dwa tanki pokonać. Dobra. Nie ma sensu dwójki używać, użyję raczej trójkę. Bo to jest bardzo duży atak Ult mi spad, a Gomoran Guard bez stanta niestety 3 minuty. E, chyba muszę Ulki ładować. I jest Guard spad. Teraz kersantan, nie ma Omikronu. To tyle dobrze. Ultimate niestety będzie po drugiej stronie już zaraz. Jest już. Bo kogo on zaatakuje? O, o, jak zaatakowałby mi lidera, to by było cudownie. Okej, okay, może tak. Ale coś czuję, że nie zaatakuje mi. Eee, czytaj Mastera Kenowego. rezystował stan. Niestety Kat, Nie, Asoketano, sorry. Dobra. No, Asoketano jeszcze jestem w stanie zaakceptować, chociaż nie jest to zbyt miłe. Ale chyba jeszcze będę go w stanie pokonać. No nic, Wskrzeszenie Krysantana, może się za niego szybko zabrać. Ach, niestety misnął. Hmm, basic chyba wystarczył. Nie wystarczył. Ale dobra, window dociągnął do końca. Teraz kontra może będzie przydatna. Na pewno to. E, Ultimam, więc nie muszę ładować. Ciach. Na pewno raczej tak, żeby się mieć na sobie. A no i koniec walki. Git. 7-2. Panery padły. Dobra, a więc druga walka z tych ciężkich to będzie atak na Lorda Weidera moim SLKR em e, 9, 9, 9, 7, 8. Także nie jest zbyt miło, a ten Datacron, jego no daje armor szred przede wszystkim na poziomie 9, ten Kanderusa dodatkowy niestety jeszcze termiter. Hmm. Jakoś pokonają bonus Crit Damage, Protection Offense. Eee, zagram SLKR-em, bo nie mam innego wyboru. Eee, w pełnym teamie First Order, no nie, nie zagram. Spre niestety e, będę chciał oczywiście Night Sisters. A zombie nie ma reliku piątego, więc nie mogę żadnego niestety do Takronu dać. Ale może się i tak uda. Oczywiście właśnie to. Na razie zombie nie będę relikował. Wolę żabę szybciej zdobyć niż e, wrócić do e, zombie. O, zobaczmy: Speedy e, 569 561. No, jestem niewiele wolniejszy od niego. Dobra, zobaczymy. Jak coś to będę dobijał Fenek, i jeszcze jest szansa na zrobienie czegokolwiek w, e, w tej grand arenie. Na pewno tak. Order ruszył pierwszy. Okay. No nie, nawet będę z wszystko rzucać. Mhm. Och, musiało się stać najgorsze, tak? <gorzej>, Gorzej się nie dało. Dobra, to jest koniec Grand Areny. E, bo nie, nie zrobiłem nic, a Fenek mógłbym dobijać, jakby tutaj ktośkolwiek spadł. Niestety nikt nie spadł. E, dobra, ale jeszcze spróbuję sobie Imperial Troopers. Ach, nie spodziewałem się, że idzie aż tak źle tutaj. A, ale ordo jest tutaj bardzo dobre i bardzo dobre datacron, robi naprawdę różnice. Mm, ale jeszcze tak, mm, tak żeby wszyscy reliki mieli e, i gdzieś tutaj to jest termiterem, Creed Avoidance violence, ale dużo Creed damage, no to już jest lepsze, wiadomo, że dużo krytami nie będę bił, natomiast no, ciekawe czy się uda tym cokolwiek zrobić. Za, trochę chyba za duży relik ma Royal Guard po drugiej stronie, żeby to siadło. Naprawdę dobry, do, bardzo dobry team tutaj. Nic, oczywiście, za, na szczęście zacząłem pierwszy, ale, ale Ordo drugi i skończył walkę. <grych> Ach, niestety. Za mało termitera dostałem, a Ordo przyspieszył Maula i skończył mał walkę. <grych> no, czyli Ordo, jak ktoś ma nasz Relic 7 z tym Datacronem, Lord będzie piekielnie ciężki. Dobra, więcej już nie jestem nic w stanie zrobić. Planowałem Imperial Troopers zagrać na e, Darvrevana, um, ale no, warto było sprawdzić na Lorda, co się stanie. No i to koniec z Grand Arena, nie ma sensu dalej kontynuować, nie ma tu już żadnych ciekawych walk, yy, tylko po prostu żmudne pójście do przodu, a i tak tego pola już nie jestem w stanie przejść, a Grand Arena i tak już jest przegrana, więc no ten team jest mega, mega dobry i zostaje mi jedynie polecić, jeżeli ktoś ma Ordo i ten Datacron, no ale to walczyłem z gościem, który jest w jednej z najlepszych guildi na świecie, więc no nic dziwnego, że był mnie w stanie pokonać. Cóż, to tyle. Jeżeli macie jakieś pytania do Star Wars Galaxy można spokojnie zadawać w komentarzach. I zobaczymy, jak to będzie w następnych walkach Grand Areny. Do zobaczenia w kolejnych filmikach ze Star Wars Galaxy